ile? 2 czy 3? Co? 2 czy 3 będziemy sobie. Musimy 3 załadować. Załady? Nie wiem. Tu dużo było już, nie? 200 kilo powinno zostać. A to wtedy jeden sypałeś? Co? Jeden sypałeś? Ta. Jeden. No i 2 hektary. Postawił tu u góry całego wióz. Nie bardzo.
Dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, witam. Tomek, ta maszyna jednak się chyba sprawdza, co? No to zobacz. Mi się podoba, że ciągnik nie jest tak obciążony. To sobie jedzie spokojnie. No tam zatrzymali mnie, mówi, co ty za wynalazek ciągasz, nie? Do mnie, nie? Mówię, kurde, bardzo praktycznie. Ale jestem zaskoczony, że on prawie idzie w ślad ciągnika. Co? On idzie prawie w ślad ciągnika, zobacz. Na tym no, prawie nic. Minimalnie, no. Tak prawie, że... Nie, no bo patrzę, że... Aha, po ścieżkach. No, że nie widać, że jedzie jakaś inna maszyna z boku. Wiesz, tu środkiem to tam widać, że ładnie posiane, nie? Granula leży, nie? No. Bardzo ładnie, tam dopiął, tak wspomniałem, średnio 200 kg na hektar. Nie, patrz, bo praktycznie... Nie, no ja tu stałem, to dostałem parę razy, nie? No zobacz, dosiane, patrz, praktycznie do miezy, tu coraz mniej, coraz mniej. Tak powinno być, nie? No łopatki tam przestawiałem trochę, bo tu pan Piotr miał ustawione to na duży areał, nie? No. Na 20-30 metrów te łopaty dawały. Ja trochę pozmniejszałem, bo tu są małe działki. Ja tutaj ostatnio zobaczyłem, jeździłem tak, żeby mi się mieściło w tym przedziale, nie? No nie, no to maleńkie pole jest, nie? No maleńkie, no zobacz, tam było kwalifikat, nie? Hybryda, nie? Tak widzicie, to no, ciemne, widać, nie? Że bardziej dla... Bardziej, ciemniejsze, nie? Tam to było... Jakby bardziej gęste. Ciemniej. Tak, i tam chyba złapiemy to, obkosimy dookoła poprzczaki, tam ten środek zostawimy sobie na nasiona. Aha. Bardzo dobra hybryda się trafiła. Jeszcze jedziemy na drugą hybrydę, na piękowo. Załadujemy sobie 2 tony tam, żeby rozsiać, nie? I zobaczymy, jak tam to wygląda, nie? Tam ta ciemna hybryda. W ogóle tam nawozu wcześniej nie było, zobacz, jak ciemna rośnie, nie? Widać, widać. A tutaj chociaż już była... rok po hybrydzie, nie? Mhm. I widać różnicę, nie? W klonie. Ale tu też jakieś, pamiętam, większe kachwasty rosły. Tam było ładniejsze zboże, nie? No tam chyba ładniejsze było zboże. Tym bardziej, że tam jest wilgoć, a tu jest czasami taka wilgoć, ale tam też wymaka, nie? Mhm. No. Idę zobaczyć do rozsiewacza, ile zostało. 600 kilo wsypałem i praktycznie 2,5 hektara gdzieś. No dobrze, że wczoraj nie słyszałem, nie? Słyszałem tego nawozu, zobaczymy, jak do miedzy doszło. Jak? Doszło. No, nawet u sąsiada trochę jest. No ale zobacz, Patryk też kurde sypnął nam tutaj na żyto, bo zobacz, widzisz ten pasek ciemny, to Patryk. A widzisz? jest, no to inaczej. Musimy oddać mu nawóz, widzisz, dlatego tam sypnąłem, widzisz, widziałem, że ciemne jest, nie? No. Nie żałowałem, widzisz, tam dalej też ma w rzepaku. No ma, oby tylko nie, saletry, chyba nie zaszkodzi saletra. A to sąsiad, to co będę żałował? Ale nie, bo ktoś powie, że mu poszkodzi. Nie, no ale patrz, no, zobacz sam. Nie, widać ewidentnie. Patryk sypnął tutaj nawóz, bo od razu ciemniejszy jest, nie? To widać ewidentnie. No.
Zobacz, na sitach to zostało, te grubsze. Później się wskoczy butami, się rozdepta. No, takie pojedyncze. No i tak, kurde, ci powiem, zostało tu z 200 kg. No jest, jest, sporo. A to pełne nie. Miałeś? Nie, nie, tu było 600 wsypane, nie? A tak jak 600. Tam 600 litrów? No gdzieś tak było, no. 600, no gdzieś tak do tego momentu. Mm. Ale 2,5 hektara gdzieś obsiałem. No może niecałe 200 kg tu zostało. Bo widzisz, tu przymykałem od granicy troszeczkę. Przymykałem od takim no. Tym, żeby tak nie waliło i troszeczkę mniej. No ale tutaj więcej nie zostało, 200 kg. Chyba, że mniejsza dawka wyszła. Zobaczymy. Tam będziemy jeździć szybciej, trzecim biegiem, bo duże pole, nie? No tutaj to delikatnie, nie? No. Dawid, nie bierz do ręki tego nawozu. Ej, Dawid, ręce szybko. Tomek, co to za wzgórza wyrosły na polu? Nie wiem, co to obce jakieś, czy co? Nie wiem, może stado kretów. Kretów albo szczurów, bo patrz, to nie wiem, jakby ktoś tak dwie tam piachu, ale takie tu bite jest. Bo to dawno musiało być. Co? Tu patrz, wszędzie ziemia zapada. Skąd to wyszło? No z podziemi wyszło chyba coś. Chyba, że kret bez przerwy tu wychodził. Ale zobacz, jaka ubita. Kret tak nie bije ziemi. No to też masz kretowiska, widzisz? Aż tak samo ubite. No to dawno było. No to kret, okej. Ale tamto? No takie wielkie góry. W razie kombajnem mi uważać. Owiec był. Tam gdzie ładny owiec w tamtym roku był, to też ładne żyto, ale tu gdzie owsa nie było, to i żyta nie ma. Sucho było? Co? Nie, no długa ziemia jest, nie? Aha. Tu się prosi o wapno, to jest, wiesz. Szwagier mnie straszy, że chce sprzedać, a sam nie wiem co robić. No ale widać, że to jakiś nie, co to jest, piach czy co to? No żółty taki jakiś ił. Piasek to ma. Piasek zwykły. No to ma ponad pół metra wysokości. A tu się wierzysz, nie chcesz, że to takie coś tam. Co myślisz, że to ziemię przywiózł? No, chyba, że zwalił ziemię. Nie. No po co tam na środek pola wywiózł? A po ścieżce wjechał i zwalił, co? To by w rów na miedzę wrzucił, po co by na pole jechał? Może takie coś wielkie, pierwszy raz coś się wrzucił. A jest, dziura jest. Jest? Tak. Może cię nie ugryzło. Na obiad w jakimś kraju tak kurde zbierają i na obiad, nie? No ale co by w ziemi tak się działo? Nie wiem, jakieś nurnice, może to jest... Kurwa, pod ziemią mają cały ten, jak to się nazywa. Cały inom, nie? No. Akurat na ścieżce, tutaj z nawozem będę jechał. Musiał tu minąć. Z czym to rozwalił to? Bo nie mam łopaty ani nic. No tak, łopatą by rozrzucił, by było dobrze. Jakby to odciął, nie? Mhm. To jeszcze tu ładne żyto jest, nie? Ładnie planuje. No jak było tak samo siane, no to tu jest rewelacja w porównaniu do tego, co jest kawałek dalej. No, ale tam i owca też tak nie było i tutaj tam. Ale szkoda na to, że... Ładne, ładne. Z daleka wydaje się zielony, ładny dywan, nie? Dojeżdżasz blisko, się rozczerpujesz. No dobrze. Jest jakie jest, takie się wsiało. Ale tam chociaż połowa pola, nie? Patrz, można z tego 10, tu jest 8 hektarów, nie? Z tego, kurde, trzeba by było wyrzucić. No z 2 hektary to jest takie, kurcze. No tutaj jest ten plac taki. Ten cały jest tu pusty, tutaj 2 hektary, to praktycznie 6 hektarów. Zobacz, jak tu ładnie planuje. Zobacz, czy kolejna kuleczka i zobacz, jaka gęsta hybryda, nie? Mm-hmm. Nie, no zobacz. Tutaj to jest, nie wiem, czy to wymokło, czy wymarzło, czy co. Woda nie stała? No tak dziwnie popękane jest, nie? To no może nie. Woda stała. Chociaż na górce nie za bardzo.
Nie, nie, ona by tam spłynęła na dół. Tu nie mogła dostać wody. Po prostu łapta trzeba. W tamtym roku było koszone bizonem. A tutaj ten kombajnista kosił, ten zawodowy. No. Patrz, ktoś sobie drogę zrobił przez pole, widzisz? Jeszcze zając sobie stoi, widzisz tego zająca w drodze? Ja myślałem, że to chodzi. Zając, już jest szerzej. Tak nie fajnie, nie? Tak sobie jeździ, kurde, drogą. Ścieżkę zrabia. Patrz, nic się zając nie boi, tak jak ludzi widocznie. Zostawimy się, tu te górki, pagórki, to my sobie zrobimy drugim biegiem, nie? Tam rozmawiałem z tym gospodarzem, że to jenoty takie robią te dziury. Jenoty? No, tak mi powiedział. To nie jenoty. Na dziobie się to robią. Tak można by wychodził. Nie wiem. O list, no, a list czasami też, wiesz, ślady robi, wiesz? List tak wykopuje, wiesz? Zastanowienia ciągnik miał takie, ale poszedł, nie? Jak miał gdzieś tam okno było czy coś, to tak przysiadał, ale gdzieś tam jeszcze się zebrał i przeszedł, nie? No tutaj to już nie będziemy cudować trójką, bo to znaczy pikli. Trzeba nakręcić się trochę, nie? Rozsypuje, widzisz, jak tak ciemnie jest, nie? To widać, rozsypuje, nie? Tutaj dwójko ma co robić, nie? W górę. A zawkę mu podniosłeś tutaj? Nie, zostawiłem na 25, to nie. Fajnie
zagaiło, nie widać, gdzie tu ścieżka była z opustywacza, nie? No tutaj ładnie rośnie, gęsty. Jeszcze się popiesie to, nie? Ile żeś tu wsypał teraz? 4, tak? Nie, 3. 3 i 200 kilo było, to masz no to 2 tony. 2 tony było. Na pewno żeś 3 nie wysiał, co żeś sypał. No. Bo jest teraz więcej nawozu niż było. To ma 600 wysypane. Wysiana. To jest więcej jak jeden worek. Nie, tu będzie jeden big bag, 600 kilo będzie. A? Jeden big bag. Jest 600, nie? Faza akurat jest 600, nie? No tą tonę 400 wysialiśmy na 9 hektarach. To ile by było? To na 400 na
600 litrów jest. 500 litrów tu jest. To Big Bag masz 500 litrów? To 600 kg. 600. Kilo, ale tu jest litrów. No to mniej więcej się zgrywa. To chcesz to rozciąć wszystko do zera tutaj teraz? Nie wiem, właśnie tu nie rozciąć, tu trawie trochę saletry. Ile? Co? Ile ma hektarów tej trawy? Tą kolomą ma pan. No i sprzęt ogarnął temat, nie zawiódł. Bo to może nie jest sprzęt na testy. Co? Może tym razem nie, bo już jest wytestowane. No. Rozsiane wszystko. Ja myślę, że go Piotr przetestował przez tyle lat odpowiednio. Tak, to leży się trochę wytarły już, nie? Jakby jakąś taką granulę siał, jakiś MPK czy wapno. No wiesz, to jest akurat mało. Mało trze, nie? Mhm. To jest leciutki nawóz. Mhm. Zgadza się. Idę zobaczyć, ile zostało. No myślę, że za wiele nie zostało. 5 hektarów rozsiany jest dobrze. No. Dołożyłem, tu czwórką już latałem, nie? No tutaj już dobrze, miałeś przetarte szlaki. Ja już się rozpędziłem, na kratach zostaje na sicie. No bo to na dnie tam, wiesz Tomek, widzisz, ten worek był taki jaki zawilgocony, nie? Tam gdzieś się mogło coś, kurczę, wiesz. Nie, źle. To stało na podwórku przed tym nawóz kupy czasu. No, on stał na tym przyczepie, nie? A później wskakujesz, nie? I butami to przeciskasz, nie? No, a tyle co tu będziesz miał, to szkoda nawet deptać potem. Mhm. Co tu będą? Trzy granulki to wyrzucisz. No akurat tak na hektarnie. Jadę tam ojcu jeszcze to rozsieje, ojcu po trawie. Jak mu rośnie trawa 1 maja, chcę bydło jakoś. No dobra. Nie, wiesz. Było ciepło, się znowu zrobiło chłodno. I mam wyszany zacek, kurczę. Nie wiesz? I teraz będzie rosło. Trochę późno, ale gdzieś. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? O, tak wyszło. Ważne, że jest posiany. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Teraz deszczu dajcie, kurde, Panie Boże, kurde, ostro. Niech pada, niech rośliny. No tutaj żeśmy orali, to pamiętam, było mimo deszczu sucho. To, tu się kurzyło wtedy, nie? Tak, pamiętam. Jak siałem tu żyto, to tak się kurzyło, jak... O, tu granulki jeszcze lecą, ale saletra bardzo szybko dostaje wilgoci, bardzo szybko się rozpuszcza. No bo ona jest higroskopijna chyba. Tak, higroskopijna ona moment i tego. Ona z powietrza ciągnie. Do końca wilgoci. Tu w niedzielę się przyjadę motorem. Powinno być ciemne, kurwa, jak ten rzepak teraz. A zobacz ten rzepak, jaki ciemny. No. Inwestycje idą, nie? A tu taki, kurczę. Tam no, najbladsze te żyto. No tam jest ciemny, no fajny taki dywan, kurde się zrobił tego. No coś się na pewno zbierze, no ale szału nie będzie, nie? Trzeba by było gnoju, kurde, z 50 ton na hektar, rozumiesz? Wapna z 5 ton od razu, nie? Do tego nie, MPK trzeba by było pół tony dać, fosforu, potasu, magnezu, wszystkiego tu jest brak, nie? Wszystkie kurwa pierwiastki w Mendelewie tu jest tak wyjałowione, nie? Że tylko wszyscy ciągnęli z tego pola. Słomy zabierali, teraz słomy zostawimy, zaraz redencinie jak orałem, to teraz kurde ten. Jeszcze ta słoma się zrobiła jak obornik, wiesz? Jeszcze orałem, nie rozłożyła się, nie? No tak szczerze mówiąc, kiedyś tak, mocznik po resztkach, po żniwnych mocznik, przyspiesza wygnicie, rozumiesz? Później, kurde, wapno, 2 tony, każdego roku powinno się dawać 2 tony wapna, kurczę. Wtedy jak jest wapno, jak jest brak wapna, to kurwa możesz dawać potasy, fosfory, wszystko możesz sypać i tak nie będzie działać, jak nie będzie wapna. To jest podstawa, musi być pH ziemi odpowiednie, bo inaczej nie będzie rosło. No, tutaj pH jest, kurwa, no tu jest kwas, no nie ma się co dziwić, no. Każdy tu tylko ciągnął, no trzeba albo pomyśleć, pogadać z szwagrem, zainwestować tu. Kilka wywrotek nie przywiozą, kurwa, wapna. No chociaż tutaj jest ile? 9 hektarów, na dzień dobry sypnąć tu 5 ton, nie? Mhm. No to trzeba by było tutaj przyciągnąć ile? 50 ton. Żeby 5 ton dać, tak, 50 ton, dwie wywrotki tutaj dać. Tego od razu 3-składnikowy, tego MPK,
kizery tu, kurwa, od razu by rosło. Nie mówię, że nie. No ale policz, ile na hektar włożysz, to jest, kurwa, inwestycja duża, nie? No tak. A jak masz, kurwa, za rok z tego schodzić, to czy ci się będzie to opłacać? No nie. No i tak każdy wie, ciułał, kurwa. No ale chyba trzeba będzie się wziąć za to konkretnie, no jak zawodowiec, kurwa. No. I tyle, no. Zobaczymy, co będzie, kurwa, bo to powiem ci tak, inwestycja, tak jak weźmiesz wapno, te kijerówniki i zerytów, nie? To tych pieniędzy w pierwszym roku nie zarobisz. To może je więcej włożysz, kurwa, jak wyciągniesz, nie? Mhm. No dobrze by było mieć, kurwa, jakiś układ z jakimś dobrym bankiem, który daje bardzo, kurwa, dobre kredyty i po prostu, żeby doinwestować ziemię. No bo tak z takich pieniędzy nie zrobisz, no sam zobacz. Kupi tak, owiec był posiany, z tego owsa to tak, kurde, szału nie było, nie? Nie było, kurde, 2 tony było może z hektara, nawet chyba nie było. No w tych granicach, nie? No to... To także szału nie ma, no. Żeby, kurwa, zbierać, dobrze zbierać, no to trzeba zainwestować, nie? No nie ma co ci... Jak zainwestujesz, no to coś wyciągniesz, jak nie zainwestujesz, to będziesz tylko przelewał szklanki do szklanki i tyle, no. No najgorsze są, że tu jest te piachy, tu jeszcze wiatry wieją, takie jak w Gwizdowie, to... taki otwarty teren. No. Tam jest lepsza ziemia, nie? Wiesz, tam gdzie jest ten dywan. Nie mówię, że tu jest wszystko, kurde, najgorsze, nie? Tylko chodzi o ten przód, że tu jest taka łysa góra, kurde, nie? No właśnie, przód się zawsze ogląda pierwszy, nie? A tam to się jeździ na końcu. Tam się jeździ, widziałeś, tutaj posiadałem troszeczkę nawozu wszędzie, nie? Ale tam, widziałeś, tutaj otwierałem rozsiewacz, te dywany, dałem więcej nawozu, bo tam będzie potrzeba więcej nawozu, nie? Mhm. Więcej tego azotu. A jak tu jest, kurde, wiesz, przeflancowane wszystko, to raz sypnęłem tam troszeczkę i wystarczy, nie? Nie ma co tu sypać, bo tu nie ma co rosnąć. Co tu ma rosnąć? Nie, no widać, że jest, że to powinno być zakrzaczone, a tu sucha ziemia jest. Braki w ziemi. Niech po drugiej stronie tam narzekają, że jeszcze nie posiali owsa, bo jest za mokro. No, na owiec to, kurde, już to, bo tu ten owiec, co posialiśmy, już jest na wierzchu, nie? No jest, no ale jak tutaj był gospodarz, mówi, że jest tak mokro, że się nie da rady. Brony się kleją. No, musi na bliźniaki sobie założyć i jechać. Będzie wszystko kleić. Nie, no, wiesz, posieje, będzie miał owiec. Posieje i w połowie kwietnia i także będzie miał owiec. No to wiesz, powiem ci tak, to zależy jak trafisz. Czasami późno kogoś posieje, a bardzo ładny obiec zbierze, kurwa, to nie ma reguły tam. No nie ma, niektórzy nie mówią ma. Wcześny siew, kurwa, jeden mówi wcześny za wcześny, wcześny siew jest za wcześny, hybrydę trzeba wcześniej siać, żeby się ukorzeniła, jedni mówią, że nie ma sensu, bo słabnie, wyschnie, nie? Mówi no, wcześny siew, a sucho było jesienią i to wzeszło, nie miało wody i uschło, nie? I to tak, kurczę. To nie utrafisz, bo są, wiesz, każdego roku jest inna sytuacja z wilgocią i z temperaturą. No. Nieraz są mokre zimy, nieraz są suche zimy, nieraz są suche jesienie, tak jak w tamtym roku było. Sucha jesień była. Sucha jesień była, no. I suche lato. Także, kurde, Wacek, widzisz, 902 dało radę. No i co, uturbiamy ją? Nie ma wyjścia tam. Widzisz, że ledwo jedzie. Nie, coś trzeba wtyskiwacze wyjąć do sprawdzenia, wiesz? Bo za bardzo mi tak ten dymi, tak biało, wiesz? Jak tego, to tak czasami jak ma ciężko, jak zadusisz, nie? To zapierdzieli smugę na biało, nie na czarne, tylko na biało, nie? No wtyskiwacze, bo silnik jeszcze ma tam, kurde, ciąg dobry, nie? No, także wiesz, dał radę, no. Jedziemy do domu, rozgrzejemy, jedziemy. Tak jest. Kakao, ciepłe, kąpiel, kurde, i do łóżka, nie? Dzień minął. No, na razie. Na razie.